Wieczorek i reprezentuję firmę ICB Pharma. Pozwolę sobie Państwu opowiedzieć o firmie, bo pewnie dla wielu z Państwa nie jest to firma jeszcze znana. Firma moja jest firmą badawczo, przede wszystkim badawczo-rozwojową, ale również produkcyjną. Przy czym produkujemy preparaty tylko w oparciu o nasze u nas wymyślone technologie. Zajmujemy się różnymi innowacyjnymi produktami chemicznymi, między innymi produktami agrochemicznymi. Jesteśmy firmą w 100% polską, mieszczącą się w Jaworznie. To jest nasza nowa siedziba opana w tym roku, która umożliwia jeszcze bardziej prężne działanie, zarówno jeśli chodzi o część badawczą, jak i część produkcyjną. Tak jak powiedziałem, jesteśmy polską firmą, ale praktycznie działamy na całym świecie. Staramy się, aby nasze rozwiązania docierały wszędzie, gdzie jest potrzeba stosowania naszych produktów. Firma jest podzielona na różne działy. Dział Crop Solution zajmuje się produktami agrochemicznymi i wśród produktów, nad którymi pracujemy, które już zaczynają być obecne na rynku, takim czołowym produktem jest produkt Syntax, który już dzisiaj było dużo mówione, dlatego ja głównie skupię się na tym produkcie, dlatego że okazał się być bardzo wartościowym, bardzo przydatnym w wielu sytuacjach. Jest to oczywiście naprawdę zwalczanie szkodników, co jest bardzo istotne. Istotny jest mechanizm działania, jest to tak zwany innowacyjny, fizyczny sposób działania. Preparat nie jest typowym chemicznym środkiem ochrony roślin, jest traktowany jako alternatywa do chemicznych środków ochrony roślin, a może uzupełnienie. Syntax działa jak środek owadobójczy i roztoczobójczy. Oparty jest na polimerach, głównie polimerach silikonowych. Tak jak wspomniałem, nie jest oparty na środkach chemicznych, nie zawiera żadnych substancji chemicznych, tradycyjnych pestycydów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o fizyczny mechanizm działania, co jest taką cechą charakterystyczną Syntaxu, chciałem powiedzieć, na czym to mniej więcej polega. Generalnie szkodniki nie są zabijane przez jakąś konkretną substancję, która ingeruje w procesy biochemiczne czy fizjologiczne szkodników, tak jak to czynią tradycyjne środki ochrony roślin, ale szkodniki są zabijane przez strukturę, która się tworzy na powierzchni ich ciała z polimerów, które są zawarte w preparacie i ta struktura powoduje tak zwaną immobilizację szkodników, czyli obezwładnienie. I to obezwładnienie, jak pokazują i badania, i praktyka, prowadzi do bardzo szybkiej śmierci szkodników. Obrazowo mniej więcej tak to wygląda. Po aplikacji preparat bardzo dokładnie rozprowadza się na powierzchni szkodników dzięki swoim takim właściwościom lipofilowym. I po już takim dokładnym pokryciu szkodników następuje główna część procesu unieruchamiania szkodników, czyli tworzenie takiej struktury polimerowej, właściwie jest to siatka, trójwymiarowa siatka polimerowa na powierzchni ciała szkodników, tak to schematycznie mniej więcej wygląda. Tworzenie tej siatki jest oparte o taki proces chemiczny sieciowania polimerów. Tak nawiasem mówiąc, ten proces sieciowania polimerów, który decyduje o dobrej skuteczności preparatu, jest przedmiotem patentu, który zgłosiliśmy praktycznie na całym świecie. Bo dzięki wynalezieniu tego procesu sieciowania udało się uzyskać naprawdę bardzo dobrą skuteczność zwalczania szkodników. Proszę Państwa, teraz przedstawię Państwu takie kluczowe zalety preparatu, dlaczego Syntax stał się taki bardzo popularny, a rzeczywiście tak było w zeszłym roku. Przede wszystkim szeroki zakres stosowania, zarówno jeśli chodzi o uprawy samotnicze, gatunki i szkodniki. Generalnie Syntax może być stosowany we wszystkich uprawach sadowniczych. Działa na bardzo wiele szkodników, przy czym najlepsze efekty przynosi zwalczanie wszystkich przędziorków i miseczników, ale w dużym stopniu ogranicza również inne szkodniki. Jeśli chodzi o sadownictwo, to tutaj bardziej istotne znaczenie ma możliwość zastosowania Syntaxu do zwalczania miodówek. Kolejna zaleta, proszę Państwa, to ta skuteczność, która została potwierdzona i w badaniach naukowych, ale również w praktyce. Skuteczność zwykle jest uzyskiwana na poziomie 85-90%, czasami nawet i lepiej.
I jak pokazują wszelkie badania, jest to działanie na poziomie tradycyjnych środków ochrony roślin lub nawet w niektórych przypadkach lepsze. I proszę Państwa, teraz pokażę kilka przykładowych wyników badań, które potwierdzają, że tak rzeczywiście jest porównywalny w skuteczności do tradycyjnych środków chemicznych. Tutaj mamy przykład doświadczenia zwalczania mszycy jabłoniowej. Zielony słupek to jest skuteczność Syntaku, czerwony słupek to jest insektycyd neonikotynoidowy, czyli jeden z lepszych do zwalczania mszyc. Co ważne, że skuteczność wcale nie jest gorsza Syntaku w porównaniu do środka chemicznego. Proszę Państwa, Syntak okazał się z punktu widzenia praktycznego najbardziej przydatny do zwalczania przedziobu. A to wynika z dwóch faktów. Raz, że jest bardzo skuteczny, a po drugie z przedziobkami rzeczywiście mamy problemy, a szczególnie te problemy się nasiliły w zeszłym roku z powodu pogody sprzyjającej rozwojowi tej grupy szkodliwej. I teraz kilka przykładów badań w zwalczaniu przedziobu, zastosowaniu Syntaku. Tutaj mamy zwalczanie przedziobka owocowca w zabiegu letnim na Japonię. Zielony słupek to jest skuteczność Syntaku, czerwony słupek standardowy akarycyd. Zobaczmy, że skuteczność porównywalna. Ja jeszcze wrócę do tego wykresu z takim komentarzem. Przy czym, proszę Państwa, to jest doświadczenie z pewnością na populacji przedziorka, która była wrażliwa na środek chemiczny. Wiadomo, że odpornościami, mamy duży problem z odpornościami, czyli przedziorki bardzo szybko, bardzo łatwo uwalniają się na środki chemiczne. Bardzo istotną ceną Syntaku jest to, że ze względu na sposób działania fizyczny szkodniki praktycznie nie mają szans wytworzenia form odpornych na działanie Syntaku, czyli mamy raczej pewność, że ta taka wysoka skuteczność zwalczania Syntaku, pomimo jego stosowania przez tam kilka lat, czy wielu zabiegów w sezonie, nie będzie spadała. Teraz tak, kolejne doświadczenie z przedziorkami. Tutaj mamy przykład doświadczenia nad truskawcem. Zobaczmy, że tutaj też Syntak zupełnie podobnie wypadł jak preparat standardowy. I tu przykład doświadczenia ze zwalczaniem larwy zleczników, akurat na borówce amerykańskiej, ale z zlecznikami mamy problem również na innych gatunkach sadowniczych. Preparat okazał się bardzo skuteczny. Skuteczność dochodziła do 90%, przy czym podkreślamy, że jest to działanie na larwach. Akurat na to stadium preparat okazuje bardzo wysoką skuteczność. Proszę Państwa, jeszcze takie doświadczenie z zeszłego roku, które było doskonałe, jeśli chodzi o weryfikowanie wartości preparatów przeznaczonych do zwalczania przędziorków. Doświadczenie na malinie w warunkach ekstremalnego nasilenia szkodnika, gdzie w kontroli, czyli na roślinach nieopryskiwanych było dużo powyżej 100 stopników na jeden liść. Porównywaliśmy dwa programy zwalczania przedziorka w takich właśnie warunkach ekstremalnych. Blok zabiegów z Syntakiem, cztery zabiegi z Syntakiem pod rząd, skuteczność 90%, czyli bardzo wysoka. Jeśli zastosowaliśmy Syntak w kombinacji z preparatami standardowymi, czyli czy zabiegi w rotacji Syntak plus Endior, Syntak plus Abamektyna, skuteczność dochodziła do 100%. Także wniosek z tego badania i doświadczenia jest taki, że sam Syntak w bloku w warunkach ekstremalnych zupełnie dobrze sobie radzi z przędziorkiem. Jeżeli dodamy odpowiedniego akarycydu standardowego, wówczas skuteczność mamy naprawdę bardzo dobrą. Proszę Państwa, Syntak jest takim dobrym narzędziem do zwalczania takich bardzo szczególnie uciążliwych szkodników, z którymi czasami ciężko sobie poradzić metodami tradycyjnymi, a takimi szkodnikami jest na przykład miodówka ruszowa czy bawełnica górówka. I w tym obszarze też robiliśmy troszeczkę badań, jako obserwacje w terenie. Jeśli chodzi o miodówkę ruszową, proszę zwrócić uwagę na ten wykres, który pokazuje stosowanie preparatu Syntak solo w pełnej dawce. Jego skuteczność przeciwko miodówki gruszowej sięgała do 80%, czyli była dobra, ale może nie super dobra. W przypadku, gdy obniżyliśmy z
stężenie syntaku do 0,1% i dodaliśmy awamektyny w drugiej dawce. Uzyskaliśmy skuteczność naprawdę bardzo wysoką, praktycznie pozwalającą załatwić sprawę miodówki gruszowej. Jeśli chodzi o bawełnice korów, te również stosowaliśmy syntak solo i mieszanie z insektycydem standardowym. Przy czym wykonywaliśmy dwa zabiegi. Po dwóch zabiegów syntak stosowany solo to zupełnie pełną skuteczność na poziomie 90%, ale gdy dodaliśmy jeszcze insektycydu standardowego, skuteczność była jeszcze większa. Także wniosek jest taki, że syntak bardzo dobrze współdziała z niektórymi preparatami, z leczeniem też szkodników. I proszę Państwa, następna rzecz, na którą bardzo mocno chciałem zwrócić uwagę. Syntak może być z dużym sukcesem stosowany do zwalczania przedziorka owocowca w zabiegach tak zwanych wczesno-biosennych. Czyli w okresie wylegiwania się larw z jaj zimowych. Akurat ta faza rozwojowa szkodnika, czyli moment, kiedy się zajmują larwy z jaj zimowych, jest szczególnie wrażliwa na syntak. Ta faza rozwojowa szkodnika występuje w fazie od zielonego do różowego pąka. W tej fazie zalecamy stosowanie syntaku. Jest to mniej więcej ten okres czasu, czyli zielony pąk do różowego pąka i tutaj taka uwaga, nie wcześniej, nie później. Nie wcześniej, dlatego że przed zielonym pąkiem jest jeszcze dużo jaj przędziorka, czyli mniej larw, a zawsze szkodnik w stadium jaj, przynajmniej w przypadku takich preparatów jak syntak, jest mniej wrażliwy na działanie preparatu. Także w tej fazie rozwojowej musimy pamiętać, czyli między zielonym, od zielonego pąka do różowego pąka. I proszę Państwa, taką uzyskujemy skuteczność zwalczania przędziorka owocowca w zabiegach wczesno-biosennych, 92%. Jest to skuteczność porównywalna do preparatów standardowych, które stosuje się do zwalczania przędziorka w zabiegach wczesno-biosennych. Państwo domyślacie się pewnie, jak o preparaty chodzi, przy czym w przypadku syntaku nie ma problemu, nie ma problemu typu mieszania z innymi preparatami, które wczesno-biosą są intensywnie stosowane. Nie ma żadnych innych efektów ubocznych typu można stosować przed spodziewanym przymrozkiem. Czy nie ma jakichś tam ograniczeń w stosowaniu syntaku właśnie w tym okresie rozwojowym. To jest, proszę Państwa, doświadczenie ścisłe, ale zostało potwierdzone również w roku w praktyce, także zachęcam na zwrócenie uwagi na stosowanie syntaku w jabłoniach właśnie w tej fazie rozwojowej. I proszę Państwa, taka dodatkowa uwaga, syntak stosowany wczesną wiosną, oprócz tego, że zniszczy nam larwę przedziorka owocowca, to również w dużym stopniu zredukuje pierwsze pojawiające się kolonie mszycy jabłonowej. Proszę Państwa, syntak jest preparatem bardzo przydatnym do stosowania w porzece czarnej, bardzo przydatnym, dlatego że można go użyć do zwalczania praktycznie, znaczy wielu bardzo ważnych szkodników tego gatunku, czyli wielkopąkowca, przędziorków i mszyc. Pokażę Państwu taki przykładowy program zwalczania wielkopąkowca ze stosowaniem syntaku. Są to 3-4 zabiegi, początek wegetacji siarką plus syntak w obniżonym stężeniu, przed kwitnieniem sam syntak, w trakcie kwitnienia aparycja standardowa plus syntak w obniżonym stężeniu i po kwitnieniu można jeszcze poprawić emitorem, który dobije nam wielkopąkowca i zwalczy przędziorki. Proszę Państwa, jeśli chodzi o takie pewne ograniczenia w stosowaniu syntaku, nie ma preparatu idealnego, każdy preparat praktycznie ma jakieś tam ograniczenia. W przypadku upraw zakupniczych z syntakiem musimy zwracać uwagę na zabiegi
letnie na niektórych odmianach jabłoni, dlatego że bywa, że pojawiają się planistości na owocach, dlatego my tak zalecamy stosowanie syntaku wcześniej. I w trakcie kwitnienia na niektórych gatunkach, aczkolwiek to się rzadko zdarza, może powodować drobne uszkodzenia płatków kwiatowych, ale bez wpływu na plon. Taką kolejną cechą charakterystyczną syntaku jest to, że jest zupełnie bezpieczny dla pszczół, co wykazały badania apitoksykologiczne, jak również jest bezpieczny, tak nie powoduje jakichś istotnych zmian populacji prawdopodobnie samonowych, czyli naturalnych wrogów szkodników. Zostało dowodzone bardzo wielu niezależnych doświadczeniach. I proszę Państwa, taka bardzo ważna cecha syntaku, o czym wcześniej wspominałem, preparat doskonale nadaje się do mieszania ze środkami ochrony roślin, między innymi z insektycydami i akarycydami. Takie mieszanki są wskazane, bo to też wcześniej wspominałem, zwłaszcza w przypadku szczególnie trudnych do zwalczania szkodników, jakimi są na przykład miodówki, w czarnastwie to nie dotyczą roślin sadowniczych. Jak wykazały badania, które również tutaj pokazywałem, ale zwłaszcza praktyka, proszę Państwa, taką bardzo cenną mieszanką do zwalczania różnych szkodników, a głównie miodówki, a także przedziorków, jest mieszanina syntaku z abamektyną. To też było pokazywane na pierwszym dzisiejszym wykładzie. Ta mieszanka ma takie dwie cechy, bardzo praktyczne. Raz, że jest bardzo skuteczna, co zostało ewidentnie udowodnione, a poza tym cenowo nie jest jakaś taka bardzo dramatyczna. W przypadku mieszania syntaku, na przykład z apamektyną, możemy obniżyć stężenie preparatu syntak, to, że to jest zapisane na etykiecie. I proszę Państwa, kolejna taka cecha syntaku, bardzo ważna. Tak wspominałem, preparat nie zawiera żadnych substancji chemicznych, środków ochrony roślin, czyli nie generuje pozostałości. Czyli może być stosowany na krótko przed zbiorami. Jest dostępny w handlu opakowania litrowych, 5-litrowych. Dystrybutorem w większej części kraju jest firma Proka. Proszę Państwa, tyle na temat syntaku. Teraz chciałem jeszcze powiedzieć tego produktu identycznych z takimi substancjami, które mają bardzo silne właśnie do ślabienia pszczół. Co jest istotne, w biopolinie stworzyliśmy taką kompozycję takich różnych substancji i okazało się, że akurat taka kompozycja w takich proporcjach daje naprawdę bardzo dobre efekty dławienia pszczół do kwitnących roślin. Proszę Państwa, wiadomo, że preparat ma bawić pszczoły, czyli kwiaty potraktowane takim produktem są częściej wizytowane przez pszczoły, a jak częściej wizytowane przez pszczoły, to są lepiej zabylone, a lepsze zabylenie przekłada się bezpośrednio i bardzo istotnie na lepszy plon, jeśli chodzi o ilość i jakość. Preparat jest zalecany do stosowania w drzewach i drzewach owocowych oraz w rzepaku. Jeśli chodzi o drzewa i drzewa owocowe, stosuję ten produkt jednorazowo. Wystarczy jeden zabieg, zaraz Państwu powiem dlaczego. Na początku kwitnienia, a najpóźniej tuż przed pełnią kwitnienia. Proszę Państwa, co jest taką bardzo kluczową cechą preparatu Biopoli? Jest to sposób jego wytwarzania, formułowania kwiatów. Jest to tak zwana metoda mikrokapsulacji. Bardzo zaawansowana metoda, jeśli chodzi o formułowanie różnych substancji aktywnych. Mikrokapsulacja polega na tym, że substancje, w tym przypadku atraktanty, zamknięte są w takich mikrokapsułach. Z tych mikrokapsuł uwalniają się stopniowo, nie od razu, ale stopniowo. W przypadku atraktantów dla pszczół jest to niezwykle istotne, właściwie kluczowe, dlatego że atraktanty mają zwykle bardzo silne właściwości lotne, po aplikacji, które teraz się odnajdują, przestają bardzo szybko działać. I my postawiliśmy sobie za zadanie stworzenie takiego preparatu, w którym ten proces szybkiego opanowania atrakantów uda się ograniczyć, czyli przedłużyć działanie preparatu i tak ustabilizować.
stabilizować, mam tutaj na myśli takie pewne zjawisko, które występuje w biologii, w przypadku bawienia pszczół, że jeżeli mamy substancje atrakcyjne, ale podamy je ogromnej ilości, to one będą działały odwrotnie, czyli będą działały repelentnie. Jeżeli zastosujemy taką technologię formowania tych atraktantów, to ich uwalnianie do atmosfery będzie odbywało się na takim stabilnym poziomie, czyli nie będzie takich pików, gdzie będzie jakieś duże stężenia, które nagle będzie spadało. Czyli to jest jakby takie liniowe zawartość atraktantów w powietrzu. I generalnie taka metoda pozwala nam na przedłużenie działania preparatu, co zostało udowodnione w badaniach biologicznych. I teraz chciałem Państwu przytoczyć kilka takich wyników badań, które potwierdzają, że rzeczywiście nasza technologia przynosi dobre efekty. Proszę Państwa, generalnie w doświadczeniach, które wykonywaliśmy, zaobserwowaliśmy, że stosowanie biopolimu przyczynia się do zwiększenia liczby zawiązanych owoców, lepszej jakości owoców i to się wszystko przekładało na zdecydowanie lepszy plon. Tu, proszę Państwa, mamy takie ciekawe doświadczenie na porówce wysokiej, pokazujące wzrost oblotu kwiatów na traktowane biopolinę, procentowy wzrost w stosunku do roślin nietraktowanych preparatem. Zobaczmy, że tutaj jak warto było 7 dni aplikacji od początku kwietnia, to był szczyt kwietnia. Na traktowanych biopolinę było nawet 221% owadów zadylających więcej. Przy czym ten efekt bawienia przedłużył się, rozszerzał się na cały okres, kwitnienia. I proszę Państwa, tak wcześniej mówiłem, jeżeli jest więcej owadów zapylających, to się przyczynia do lepszego zapylenia i musi się przełożyć na lepszy plon. I dlatego konsekwencją takiego wzrostu oblotu kwiatów przez pszczoły był wzrost plonu wysokiej. O tym wie 70 tony z hektara. Tak wyglądało doświadczenie na porówce wysokiej. Wiele doświadczeń wykonaliśmy na gruszy, czyli prezentuję tylko niektóre. Przy generalnie badania geologicznych jest tak, że jeśli jedno doświadczenie nam wyjdzie pozytywnie, drugie wyjdzie pozytywnie, to jeszcze nie znaczy, że wszystko jest ok z preparatem. Biologia jest biologią i pewne rzeczy trzeba wielokrotnie powtórzyć, żeby być pewnym, że preparat rzeczywiście działa, jak co tydzień z biopolinem. Doświadczenia były robione w kilku rejonach polskich na różnych gatunkach i w zasadzie tej korelacja, jeśli do wyniku była naprawdę bardzo, bardzo dobra, czyli wysyłaliśmy wszędzie podobne dobre efekty działania preparatu. Proszę Państwa, tutaj ten wykres pokazuje wzrost, znaczy procent zawiązanych owoców w stosunku do całkowitej liczby kwiatów. Jeśli chodzi o kontrolę, w konferencji było niecałe 10%. W przypadku stosowania biopolinu zawiązanie wzrosło i mieliśmy dużo więcej zawiązanych owoców do całkowitej liczby kwiatów. Podobny efekt uzyskaliśmy w przypadku odmiany ksenia. I oczywiście to się musiało przełożyć na plon. Zobaczmy, jak się przełożyło na plon. I na konferencji na Ksenii był bardzo wyraźny wzrost plonowania. Przy czym, proszę Państwa, oprócz wzrostu plonażowego jeszcze poprawiły się parametry jakościowe plonu, bo zawartość ekstraktu, wielkość owoców. Proszę Państwa, w tych doświadczeniach, które wykonywaliśmy z biopolinem, obserwowaliśmy, że oprócz pszczoły miodnej, która jest głównym zabilaczem, absolutnie głównym zabilaczem, ale biopolin również powoduje, że kwiaty są bardziej atrakcyjne dla innych zabilaczy, również nie leczy kuralka ogrodowa. I proszę Państwa, tak na zakończenie mojego wystąpienia, idealnie się zmieściłem w czasie, chciałem Państwu powiedzieć, że firma moja pracowała pułapkę do wykrywania szkodnika, który się pojawił w tym roku w Polsce, bardzo groźnego szkodnika, czyli muszki planostrzykuje go z opilan Suzuki.
jest taka pułapka, wspólne bawiącym okazała się badania, przynajmniej badania Instytutu Organizacyjnego Pisa, najlepszą spośród badanych w zeszłym roku i dwa lata wcześniej, jeśli chodzi o skuteczność odławiania tego szkodnika. Dostępny jest handlu, pułapka wraz z płynem bawiącym, dodatkowo płyn uzupełniający do pułapki. Dziękuję Państwu za uwagę i cieszę się, że udało mi się zmieścić w czasie.